Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcasta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co powinieneś wiedzieć, zanim przyłączysz się do Box74, czyli innymi słowy, co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz trening cross. Okay? Pytanie, które bardzo często pada wśród osób, które są zainteresowane, nie wiedzą dokładnie, co mają zrobić, jak się do tego zabrać, czy się nadają, czy w ogóle powinny coś jeszcze wcześniej poćwiczyć, czy muszą się jakoś przygotować, zrobić formę, czym jest, czym nie jest ten trening. To wszystko sobie poruszymy w tym odcinku. Oprócz tego dowiesz się, co możesz zyskać dzięki treningowi cross, a także co w naszym boksie jest takiego specjalnego, jeżeli chodzi o ten trening. Ok? A więc zaczynamy. Tak więc, czym w ogóle jest, jak wygląda trening w Box74, ponieważ wiele wątpliwości wśród osób, z którymi często rozmawiamy gdzieś poza boksem, znajomi, nieznajomi, mówią, że zupełnie nie mają pojęcia, czym my się tutaj zajmujemy, co robimy. To jest po prostu trening, który można spotkać w wielu innych miejscach, aczkolwiek ma zupełnie inną formę. Często ćwiczenia są bardziej urozmaicone, jest ich więcej, są bardziej troszeczkę skomplikowane, techniczne, ale każdy trening rozpoczynamy od rozgrzewki. Tak jak w większości miejsc, dla nas najważniejsze w czasie rozgrzewki jest to, żebyście nie kontuzjowali się w czasie treningu, czyli nie nabyli żadnych urazów. To jest priorytet, to jest zawsze numer jeden dla nas na każdym treningu. Oprócz tego chcemy leciutko podnieść wasze tętno, troszeczkę przygotować organizm, mięśnie, stawy do tego, co nas czeka w dalszej części. Więc zawsze robimy sobie taką rozgrzewkę przed treningiem. Oczywiście również omawiamy sobie daną jednostkę. Co to będzie? Co nas czeka? Jakie ćwiczenia? Dlaczego te ćwiczenia? Co mają za zadanie osiągnąć te ćwiczenia w takim zestawieniu, w jakim je będziemy robić? Ponieważ każdy trening jest zupełnie inny. Cała ta różnorodność ma na celu osiągnięcie wielu różnych celów tak naprawdę, tak? Czyli chcemy, żeby organizm nasz, nasze ciało, mięśnie rozwijały się w tak wielu możliwych sposobach, jak to tylko sobie potrafimy wyobrazić. Nie zawsze będzie to trening długi, wytrzymałościowy, nie zawsze będzie to trening krótki czy sprinterski, ale za każdym razem mamy troszeczkę inne podejście, tak? Trening po rozgrzewce przybiera taką formę bardziej techniczną, umiejętnościową lub siłową, czyli w zależności od dnia może być to nauka jakiegoś elementu gimnastycznego, może być to coś związanego z podnoszeniem ciężarów, nauka na przykład martwego ciągu, czyli podnoszenia ciężkich przedmiotów z ziemi, różne inne elementy, które stopniowo wdrażamy, poznaje je każda osoba w różnym stopniu zaawansowania, ponieważ nie dzielimy sobie tutaj grup na zaawansowane, początkujące, wszyscy razem ćwiczą, osoby początkujące poznają te techniki, osoby bardziej zaawansowane doskonalą je i zakładają większe obciążenia lub wykonują trudniejsze warianty, tak? Więc nie ma tutaj potrzeby dzielić grup. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety ćwiczą jednocześnie, dlatego też tego podziału nie uznajemy. I w trzeciej części, gdy już opanujemy pewne ruchy lub ich podstawy, przechodzimy do takiego elementu zwanego przez nas metconem, czyli można byłoby powiedzieć część metaboliczna, choć tutaj również elementy siłowe się pojawiają bardzo często, dlatego nie należy tego mylić z jakimś treningiem kondycyjnym. Cross jest programem siłowo-kondycyjnym i poza te wszystkie elementy też wykracza. Buduje koordynację, równowagę, tak, balans, elastyczność, dokładność, skoczność, wytrzymałość, tak, wiele różnych cech, zwinność. Te wszystkie rzeczy, które potrzebne są nam na co dzień w życiu, nawet gdy się nad tym nie zastanawiamy. I co trzeba byłoby jeszcze tutaj dodać? Na samym końcu treningu, również gdy jest na to czas, poświęcamy kilka minut na rozciąganie. Rozciąganie, bardzo ważna rzecz, to co przed chwilą wymieniłem, czyli elastyczność, gibkość, to są wszystko rzeczy, które są nam potrzebne po to, żeby być w stanie ze swojego ciała wykrzesać więcej. Czyli niekoniecznie chcemy więcej podnosić, większe ciężary, ale być w stanie zrobić to tak, aby nie zagrażało to naszym
naszemu organizmowi, tak, żeby nie nabawić się przy tym żadnych kontuzji, a wręcz przeciwnie, przeciwdziałać i potencjalnym kontuzjom, które mają prawo się pojawić, gdy nasze ciało jest niegotowe. Czyli człowiek, który prosto z ulicy przychodzi, na pewno musi najpierw swoje ciało przygotować. Tak wygląda mniej więcej struktura takiego treningu u nas. Oczywiście każdy trening jest prowadzony przez instruktora, więc nigdy nie zostajesz sam czy sama. Zawsze masz do dyspozycji trenera, który jest z małą grupą osób. Mamy limit osób 12. Na każdym treningu nie wejdzie więcej niż te 12. Zawsze jest ich troszeczkę mniej. Bardzo rzadko teraz się zdarza, żeby treningi były wypełnione. Jeżeli tylko taka opcja się pojawia, staramy się dokładać dodatkowych godzin. I co powinna taka osoba, która się interesuje naszym treningiem, zrobić, zanim się do nas przyłączy? Bo często takie rzeczy słyszymy, że pójdę na siłownię, zrobię formę, a potem mogę przyjść do was, bo to jest tak wymagające. To wszystko to nieprawda. Nie sugerowałbym się tym. Sam zaczynałem w podobny sposób. Po prostu trzeba przyjść do nas i zacząć. Zacząć od tego, co tutaj robimy. Zacząć budować swoją formę. Jeżeli nawet uważacie, że jesteście na stosunkowo niewielkim, niskim poziomie, to nie ma się czym martwić. Zrobicie wprowadzenie indywidualne z trenerem, które spowoduje, że wszystkie wasze wątpliwości zostaną rozwiane. Nauczycie się tych podstawowych ćwiczeń. Nie ma sensu przygotowywanie się tutaj na siłowni, czy na dworze, biegając, czy robiąc cokolwiek innego, ponieważ są to zupełnie inne rodzaje ćwiczeń. Nie będziecie nadal potrafili wykonywać praktycznie żadnych z tych ćwiczeń, które tutaj wykonujemy, jeżeli sami zaczniecie. Nie polecam próbowania robienia tego na własną rękę na siłowni przy udziale jakichś filmików z internetu. To może się źle skończyć. Niepotrzebne ryzyko podejmujecie wówczas. Przyjdźcie do nas, zróbcie to z nami profesjonalnie i zobaczycie, że warto. Co jeszcze bym tutaj dodał, bo wielokrotnie słyszymy, że ktoś gdzieś ćwiczył trening cross, coś podobnego, ja tu chodzę na jakieś zajęcia, inne. Mam nadzieję, że każdy miał okazję obejrzeć chociaż jeden czy dwa filmiki z naszych treningów. Wiem mniej więcej, jak to wygląda, chociaż doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze to wystarcza, aby potrafić odróżnić nasze treningi od treningów, które wykonuje się w innych miejscach. A więc chciałbym tutaj zaznaczyć, że to, co może udało wam się być na zajęciach w innych miejscach, w Świdnicy czy poza Świdnicą, to często jest to zupełnie coś innego, nawet gdy jest to nazywane w podobny sposób. Wielokrotnie różni się to. Ćwiczenia są dużo bardziej upraszczane, nie są wykorzystywane ciężary, sztanki, nie są wykorzystywane drążki, kółka gimnastyczne, liny, hantle, odważniki kettlebells, sanki, rowery, mnóstwo innych rzeczy, które ogranicza takie miejsca, które nie są przystosowane do treningu cross. I jeżeli naprawdę chcecie zobaczyć, czym to się różni, to jedynym sposobem jest przyjść, zobaczyć i wypróbować nasze zajęcia, ponieważ inaczej nie jesteśmy w stanie wam do końca powiedzieć, poza tym, co możecie zobaczyć na naszych filmach. Ok? Czyli czym jeszcze nie jest trening cross? Trening cross to nie jest tylko i wyłącznie jakiś jeden rodzaj interwałów określony ściśle, to nie jest tylko tabata, to nie jest tylko bieganie, to nie są tylko ciężary, to nie jest tylko gimnastyka, to jest wszystko to i jeszcze dużo wiele więcej, połączone w nieskończoną ilość sposobów, tak, aby rozwijać waszą motorykę, waszą sprawność, wasze zdrowie. Do tego trening cross to nie tylko to, co robicie na sali, to dużo, dużo więcej, bo również czeka was praca w domu, w kuchni. Jeżeli tego nie chcecie sobie uświadomić i wiele osób zapomina o tym elemencie, wasz postęp, wasze progresy będą dużo mniejsze, więc nie ma co się łudzić, że robimy trening cross, jeżeli nie skupiamy się na odżywianiu. Odżywianie jest podstawową częścią naszej piramidy, jest na samym jej dole. Jeżeli do tego się nie przyłożymy, efekty treningów, jakikolwiek by to nie był trening, będą znacznie ograniczone. Ok? Kto może trenować z nami? Bo to też jest często takie pytanie. I tutaj ludzie pytają o wiek, płeć, nie wiem, jakieś różne innego rodzaju rzeczy. Tak naprawdę każdy, kto chce i kto ma ochotę, kto jest zdrowy, kto nie ma przeciwwskazań jakichś poważniejszych do tego, ma prawo u nas trenować, ma prawo przyjść i zobaczyć. Nie mamy jakichś konkretnych
ograniczeń, przeciwwskazań zdrowotnych. Tak naprawdę, jeżeli nic poważniejszego z Waszym zdrowiem się nie dzieje, to zapraszamy do nas na Kliczkowską 64. Po krótkiej rozmowie, którą przeprowadzamy z naszymi klubowiczami, którzy chcą dołączyć, będziemy bardzo szybko w stanie stwierdzić, czy jesteście, czy nadajecie się, że tak powiem, do treningu. To naprawdę bardzo mała, niewielka grupa osób ma, podejrzewam, nawet nie powinna mieć, ale często sama sobie narzuca jakieś ograniczenia. Pozbądźcie się tych ograniczeń, przyjdźcie, spróbujcie, zobaczcie, że dopasowujemy każdy trening do Waszych potrzeb i zmieniamy te ćwiczenia tak, aby nawet te osoby, które mają największe ograniczenia, były w stanie go wykonać. Często osoby niepełnosprawne, czy to fizycznie, czy psychicznie, również są w stanie wykonywać tego rodzaju treningi, tylko i wyłącznie od ich woli zależy, czy będą to w stanie zrobić, tak? A co możemy dzięki temu treningowi zyskać? Tak naprawdę tutaj cała lista benefitów i korzyści, które można byłoby wyliczać godzinami. Najważniejsze dla nas z tego wszystkiego jest zdrowie i sprawność fizyczna. Co to oznacza? Chodzi o to, że wchodząc tutaj, tak naprawdę nie przychodzicie tylko i wyłącznie się spocić, zmęczyć, ale powalczyć troszeczkę o swoje zdrowie, czyli zainteresować się tym, co wiele osób odkłada na jutro, na później, za 5-10 lat, od poniedziałku, od stycznia, od grudnia, kiedykolwiek sobie możemy wymyślić. Nie czekajcie z tym, bo każdy dzień ma duże znaczenie, każdy trening prowadzi Was do lepszego zdrowia, do lepszego samopoczucia, do lepszego życia, czyli większej sprawności, więcej możliwości. Dzięki temu macie Wasze ciało, możecie wykorzystać na dużo więcej sposobów, zrobić z nim co chcecie, wykonywać różne inne ciekawe rzeczy poza boksem. Często sportowcy wykorzystują crossfit do przygotowywania, ale tacy ludzie zwykli, którzy naprawdę nie mają jakiegoś konkretnego celu fizycznego, po prostu dużo lepiej się czują, mają dużo lepsze wyniki krwi, dużo mniejsze szanse na zachorowanie, na poważne choroby cywilizacyjne i to powinno mieć dla nas największe znaczenie. Jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat dobrej zabawy, to przychodząc tutaj poznacie ciekawych ludzi, zobaczycie, że może być to naprawdę świetna zabawa. Organizujemy różne wydarzenia, różne eventy, w których możecie wziąć wtedy udział, również budujemy drużyny na biegi sprawnościowe, przeszkodowe, które są organizowane w naszym regionie przede wszystkim. Dbamy o Wasze odżywianie, staramy się, aby atmosfera tutaj taka panowała, wsparcia wzajemnego, czyli możecie liczyć w każdym momencie na nasze wsparcie, nie tylko podczas treningu, jeżeli będzie Wam coś potrzebne, mówicie, a jeżeli będą to rzeczy, których nie będziemy w stanie zrobić, to na pewno znamy kogoś, kto może Wam pomóc, więc dzięki treningowi w Box 74 można naprawdę bardzo sobie poszerzyć swoje horyzonty i mam nadzieję, że odpowiedziałem tutaj na takie podstawowe pytania związane z tematem. Dla osób, które chcą wziąć udział w naszych treningach, serdecznie zapraszam do wejścia na naszą stronę www.box74.pl i zarezerwowania darmowej wizyty na bezpłatnym intro bez zadyszki, które jest Waszą drogą do treningów u nas. Umawiacie się przez system elektroniczny w dowolnej wybranej przez siebie godzinie i zaczynamy rozmowę. Po tej rozmowie możemy rozpocząć treningi i działamy wspólnie. Tak więc zachęcam do tego. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Wielkie dzięki.